1000 operacji w zaledwie kilka miesięcy. Tyle zabiegów leczenia zaćmy wykonano w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie na oddziale okulistyki. To jedyna placówka w Polsce, która wszczepia nowoczesne soczewki na taką skalę w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak przebiega taki zabieg, kto się kwalifikuje i ile trwa powrót do pełnej formy? Fatima Orlińska sprawdzała dziś, rozmawiając z mistrzynią seniorów w badmintonie. Pani Maria Rzeźniczek to utytułowana badmintonistka w kategorii wiekowej 65+. To pasja, którą odkryła w sobie będąc na emeryturze, by jednak mogła realizować się w niej w pełni i zdobywać kolejne medale, brakowało jej bystrego oka. I to dosłownie, bo od kilku lat cierpi na zaćmę. W piątek poddała się po raz drugi operacji wszczepienia innowacyjnej soczewki, tym samym podnosząc do okrągłego 1000 statystyki wykonanych w Będzinie zabiegów. Po tym zabiegu po prostu nie będę mijać się z lotką, bo wiadomo, to jest szybki sport, lotka pędzi jak szalona. Ja nie zawsze potrafię ją uchwycić. Po prostu no 60%, 70% widoczności to jest trochę za mało na taki sport. Mnie to nie przeszkadzało, ja jakoś grałam, jakoś tą lotkę odbijałam, nie poznawałam ludzi na ulicy. Pani Maria jeszcze tego samego dnia mogła opuścić Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie, ponieważ cała procedura przyjęcia do szpitala wraz z zabiegiem jest jednodniowa. Sama operacja to kwestia kilkunastu minut, jak przekonuje okulista, a pełna rekonwalescencja trwa około 2 tygodni. Soczewka o rozszerzonej głębi ostrości stosowana w Będzinie pozwala osiągnąć doskonałe widzenie na dal oraz na odległości pośrednie. Operacja usunięcia zaćmy polega na tym, że my usuwamy tą soczewkę specjalną metodą i w miejsce tej usuniętej soczewki wszczepiamy sztuczną soczewkę. Przed każdym zabiegiem zakwalifikowani pacjenci poddawani są jeszcze badaniom. Już za kilkanaście minut pozbędziemy się tej przeszkody w widzeniu. Sama operacja przebiega w znieczuleniu miejscowym. Pacjent jest w stałym kontakcie. Badamy zawsze pacjenta kompleksowo, oglądamy zarówno jedno i drugie oko. Staramy się obejrzeć, bo oczywiście zaćma sama w sobie przysłania, ale mamy do tego inne aparaty i inne sprzęty, które pozwalają obejrzeć w zasadzie całe oko, wykluczyć inne również jednostki chorobowe, które mogłyby tutaj popsuć cały efekt. Natomiast jeżeli już coś znajdziemy, to oczywiście toczymy tutaj z pacjentem rozmowę, która tłumaczymy, co powinniśmy zrobić w następnych krokach. Oglądamy jedno, drugie oko, oglądamy efekt poprzedniego zabiegu. Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie to jedyna placówka w Polsce, która na taką skalę wykonuje operacje z wykorzystaniem najnowocześniejszych soczewek w ramach NFZ. Miesięcznie to nawet kilkaset operacji, które w żaden sposób nie są limitowane.